Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym z parku Tinere Tului. Jak co wtorek tutaj jestem i nagrywam vloga. Wy go zobaczycie w środę. A w tym filmie będzie o kolejnym produkcie, przed którym chciałem Was przestrzec. Omówić skład, przeczytać, może nie będę analizował wszystkiego tak szczegółowo, żeby ten film nie był bardzo długi, ale po prostu, żebyście wiedzieli, jaki jest skład tego produktu. Z tytułu filmu się już na pewno też dowiecie, tak, o czym będę dzisiaj opowiadał. No i co? Zapraszam Was serdecznie na ten dzisiejszy film. Ostatnio zrobiłem film i było o KFC i użyłem takiego stwierdzenia KFC gówno, bo tak mi to po prostu pasowało. To jak się wyrażam o PSL, gówno, o partii politycznej. I tak mi przylgnęło też ta nazwa, to gówno mi przylgnęło, tak się przykleiło, tak jakby ktoś rzucił tym gównem w KFC. I ktoś napisał później taki komentarz, że jak ja mogę jedzenie nazywać gównem, że sam jestem gównem. Ja później coś tam brzydkiego, chamskiego równie odpisałem tej osobie, która zostawiła ten komentarz. Nie pamiętam, co napisałem. To już nie jest istotne w tym momencie, ale istotne jest to, że trzeba nazywać rzeczy po imieniu, że trzeba mówić, jak coś jest gównem, to jest po prostu gównem. KFC może tylko udaje jedzenie, ale tak naprawdę jest gównem. I tak samo ten produkt, który dzisiaj chcę mówić, a są to w cudzysłowie zupki chińskie, tak na to mówimy powszechnie, dzisiaj będzie na podstawie jednej konkretnej zupy firmy Animo, tak się nazywa, tak? Amino, przepraszam. I będę chciał o tym właśnie dzisiaj opowiedzieć i też się będę nad tym pastwił. I tak samo będę nazywał ten produkt gównem. I zanim jeszcze przejdę do tego, co chciałem powiedzieć dokładnie o tym Amino, o tej zupie, to mam zupa gulaszowa. Będę czytał jej skład i w ogóle wszystko, co mówię w tych filmach, jest zamierzone. Jest zamierzone. Ja nie jestem obłąkany, nie jestem psychiczny, chociaż niektórzy mnie za takiego uważają. I ten wszystko, co mówię, jest z pełną premedytacją, z pełną świadomością. Także biorę odpowiedzialność za to słowa, które wypowiadam w tych filmach. Biorę za to odpowiedzialność. W ogóle to jestem ubrany w takiej kurtce pomiętej, bo ona jest taka na deszcz. Nie pada, ale może lunąć w każdej chwili, bo jest taka pogoda. No, także biorę za to wszystko odpowiedzialność. Ale przejdźmy teraz do tej zupy Amino. Tak, Amino. I to jest zupa gulaszowa. I główne składniki. I ona ma kluski. Kluski. Te kluski zawierają mąkę pszenną 85%. Czyli 15%, to może jest woda, nie napisali, co jest reszta. No ale dobrze. 15% jest takie jakieś magiczne coś. Pasowałoby napisać, co jest jeszcze w tych kluskach, Amino. Oprócz tego skrobia modyfikowana, sól, olej rzepakowy, przeciwutleniacze mieszane, mieszanina to... Jak to przeczytać, Boże? Mieszanina tokoferoli. Tokoferoli. Coś niesamowitego. Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego. Mieszanka smakowa. 15%, w tym sól. Skrobia. Papryka 10%. O, proszę bardzo, mój ulubiony. Glutaminian sodu, glutaminian monosodowy. A to teraz będzie hit. Guanylan disodowy. Inzoninian disodowy. Koncentrat pomidorowy 9%. Cebula, aromaty, tłuszcz palmowy, pieprz kajen 1,9%. Co to mi tu leci z drzewa? Czosnek 1,8%, kminek, hydrolizowane białka roślinne, mięso wieprzowe suszone 1,3%, natka pietruszki, o, żeby było zdrowo, i karmel amoniakalny. Słyszycie to? Karmel amoniakalny. Dobrze, będę szedł tutaj, spacerował, poszczególne te składniki gdzieś tu omawiał, bo to jest właśnie skład zupy gulaszowej. Zupa gulaszowa Amino. To jest, ja nie wiem, słuchajcie, jak coś takiego może być dopuszczone do tego, żeby coś takiego wyprodukować i to sprzedawać ludziom. Żeby to zawierało wszystkie te rzeczy, które tutaj przeczytałem. Znaczy, no wiem, dlaczego to jest możliwe, ponieważ polskojęzyczni politycy nie mają na celu waszego zdrowia, tylko mają na celu po prostu biznesy korporacji farmaceutycznych. I korporacje farmaceutyczne muszą zarabiać cały czas na ciągłym leczeniu raka, na ciągłym leczeniu innych schorzeń i sprzedawaniu
leków oraz środków farmaceutycznych. I dlatego biznes się musi zgadzać. To nie ma nic wspólnego po prostu z waszym zdrowiem. Nikt nie dba o wasze zdrowie. Ludzie, zastanówcie się, zapamiętajcie to raz na zawsze. Oni mają wszyscy wyjebane na wasze zdrowie. Wszyscy. Począwszy od firm, które produkują właśnie leki, medykamenty. Następnie firmy, które robią jedzenie, żywność. Jak można to nazwać jedzeniem, tą gulaszową maminą? To jest gówno, to jest więcej jak gówno. Wolałbym osobiście zjeść gówno łyżeczką niż to amino. Naprawdę, jak może być taki skład? Przeciwutleniacze, mieszaninka tokoferoli. Co to są, kurwa, te tokoferole? Ja nawet nie chcę tego sprawdzać, nawet nie chcę tego wiedzieć. Czy wy używacie czegoś takiego, gotując wasze zupy gulaszowe? Zastanówmy się, no naprawdę. Taki jeszcze tutaj główny składnik, glutaminian sodu, glutaminian monosodowy. Zawsze to powtarzałem wielokrotnie w filmach, że jak jest gówno opakowane w papierku, to ono musi zawierać ten glutaminian, bo bez tego by po prostu nie smakowało. Glutaminian sprawia to, że podbija smak i że gówno nie smakuje jak gówno, ale dalej będziecie jedli gówno. Tak to po prostu jest. Później mamy ten disodowy, te takie guanylan i inozynian disodowy. Naprawdę? Naprawdę takie rzeczy? Disodowe? Przecież to jest trucizna. Dobrze, że jest koncentrat pomidorowy w tym, 9%. Jak daję do gulaszu pomidory, to daję ich dużo. Daję dużo. Gulasz musi mieć pomidory, ale na pewno nie 9%, na pewno więcej. Ale gulaszowa amino ma tylko 9%, wasze gówno ma tylko 9% koncentratu pomidorowego, cebula 5%. No może 5% będzie cebuli, jak robię gulasz. Nie będzie jej tam dużo. I ten, aromaty. Znowu, co to są aromaty? Robiłem ostatnio film, co to są aromaty? Co są aromaty z mojej skarpety? Co to, kurwa, są aromaty? Pytam się amino, debile, którzy tam robicie te wasze zupki. Co to są aromaty? Ja się pytam. Następne dobrodziejstwo, tłuszcz palmowy, który powoduje raka, który w ogóle powinien być zakazany, tłuszcz palmowy. Oni dają do czekolad. Ja kupuję czekolady, jak już kupuję te czekolady, to wybieram takie, które nie mają właśnie tego tłuszczu palmowego. Tłuszcz palmowy to jest najgorsze, co może być. To jest najgorsze, co może być. To jest tłuszcz, który po prostu zapycha wam żyły. To jest tłuszcz, który jest śmiertelny. Oczywiście w dłuższej perspektywie czasu, albo w krótszej, zależy jak na kogo po prostu podziała. Co tutaj mamy jeszcze takiego, właśnie ten jakiś pieprz, czosnek, kminek, no proszę bardzo, ciekaw jestem, no może sproszkowaliście to i są to gdzieś przyprawy, ale już tutaj coś mi się nie podoba, to hydrolizowane białka roślinne. Co to są znowu hydrolizowane białka roślinne? Czy to jest zdrowe amino? Pytam się was. Mięso wieprzowe suszone, 1,3%. Co, wieprzowina z Holandii? napakowana antybiotykami i sterydami. Natka pietruszki. Ciekaw jestem. Taka pewnie amino, sobie zrywali taką pietruszkę z ogrodu, posadzili sobie tak. Ludzie sadzą ten. O, to będzie do naszej zupki gulaszowej, będzie zdrowo, pysznie. Amino po prostu i ten. I dodamy tej pietruszki natki, będzie super. Ale ten ostatni składnik, jaki tu jest. Czy was nie niepokoi taka nazwa? Sama nazwa, czy nie jest niepokojąca? Niepokojąca. Karmel amoniakalny. Jeszcze raz. Karmel amoniakalny. Jeszcze raz. To będzie takie déjà vu karmelowe. Karmel amoniakalny. Jeszcze raz. Karmel amoniakalny, kurwa. Pytam się. To ma coś wspólnego z amoniakiem? Przecież to jest śmiertelne. Wy sprzedajecie śmierć w papierku ludziom? Amino, pytam się. Sprzedajecie śmierć w papierku ludziom? Naprawdę? Ja wam powiem taką sytuację kiedyś sprzed lat. Właśnie z amino. I to mi się przytrafiło, jak szedłem tam w okolicach, gdzie mieszkałem, w Krakowie, i byłem koło takiego sklepu dużego. I tam stała kobieta z dziećmi. I to było chyba lato, bo ja wychodziłem z basenu z Klepardii, bo wtedy mieszkałem tam. To już było po tym, jak się wyprowadziłem z domu do rodziców. I wyszedłem z tego basenu i idę do domu.
na piechotę, a tam idzie pewna pani, właściwie to stała tak naprzeciwko tego sklepu i powiedziała do swojego dziecka: ej, i tam jakieś imię, nie pamiętam, to nieistotne, to było wiele lat temu, idź do sklepu tutaj i kup jaką amino pomidorową na obiad. Ja sobie myślę, co za matka, ona nie ugotuje zupy pomidorowej, jak normalna kobieta, która powinna ugotować tą zupę pomidorową. Ja jestem facet, ja wiem, jak zrobić pomidorową. Może ja jestem gdzieś też ewenementem, bo nie wszyscy faceci gotują. Aczkolwiek mistrzami kuchni i szefami kuchni zawsze są faceci, tak? Tu w Rumunii mężczyźni, takie 80%, to mają dwie lewe ręce do gotowania. Ale nie mówię to, żeby się chwalić. Albo dlaczego nie? Znowu ta pierdolona, wrodzona skromność. Właśnie kurwa chce się pochwalić, a nie. A ten, a dlaczego mam się nie chwalić, że umiem gotować? Umiem. Ja bym zrobił taką pomidorową, ale ta kobieta nie zrobiła tej pomidorowej. Ona nie zrobiła. Ona wysłała dzieci po aminą pomidorową do pobliskiego dużego marketu. I jedno dziecko musiało tam iść po prostu i kupić tą amino, zupę pomidorową. Ja sobie myślę tak, dlaczego ona wysyła te dzieci, żeby kupić to gówno? Przecież ja już wtedy, jeszcze mimo, że nie byłem może tak bardzo gdzieś tam, nie miałem takiego fioła na punkcie zdrowia i tak dalej, to już wtedy mi się zapalała taka czerwona lampka w Rafałkowej głowie, że wiedziałem, że amino to jest gówno i że tego się nie je. Ale ta kobieta tego nie wiedziała. Ona chciała dać to swoim dzieciom. Ona wysłała swoje dziecko po to, żeby ono kupiło to amino pomidorową i żeby ona im zalała to wrzątkiem i zrobiła na obiad. No bo tak jest po prostu najprościej. Zalać wrzątkiem i jest szybko, i jest smacznie, i jest tanio. Naprawdę? No to jak my będziemy tak myśleć i tymi kategoriami, zamiast kupić kilogram czy dwa kilogramy pomidorów, żeby zrobić zupę, czy ten, no to nie wiem, no to ale jak ma być tanio, jeżeli my będziemy się tylko sugerować czynnikiem ekonomicznym, że tanio, to tak jak Rumuni mają hopla na punkcie tanio, jeftin, szibun, żeby było tanio i dobrze, ale to nie da się tak zawsze. Właśnie to nie jest tak, że jak tanio, to będzie dobrze. Nie da się, jak to moja mama zawsze mówiła, szkłem dupy otrzeć. No nie da się, nie da się. No albo trzeba po prostu zainwestować i wydać więcej tych pieniędzy na jedzenie, ale później mieć po prostu święty spokój i nie chorować. I nie chodzić do lekarza, i nie robić jakichś analiz i się przejmować, że coś mogło wyjść. I że ludzie są w wieku 30 lat i mają raka. Skąd się to bierze? Skąd się to bierze? Amino. To jest apel do was. Wy sprzedajecie ten produkt, który jest trujący. No chociaż, co ja będę do was apelował? Wy to macie w dupie, macie to daleko w piździe. Z wami to nie ma dyskusji w ogóle, ale to by trzeba było dyskutować z polskojęzycznymi politykami. Nie ma w ogóle kontroli żywności. Żadna kontrola nie istnieje. Mogą wsadzać do jedzenia, co tylko zechcą, co tylko im się podoba, co tylko po prostu ten. Takie składniki, jak przeczytałem. Największa trucizna. Największa trucizna jest sprzedawana legalnie. Jest sprzedawana legalnie. Nie do wiary. Mają problemy z tym, żeby było pewne leki, które są na bazie, wiecie czego, marysi. I żeby one były, powiedzmy, wprowadzone jako medyczne i z tym się walczy, żeby tego zakazać, żeby tego nie było. Ale takie coś jak amino, gówno można sprzedawać z takim składem, z taką zawartością. Taka trucizna. Bardzo proszę, chcecie to mnie pozywajcie za te filmy, które robię. Bardzo proszę, jak chcecie, to róbcie to. Jak chcecie, droga wolna. Ja czytam skład. Ja czytam skład. Jako osoba myśląca, jako osoba wolna, mam prawo przeczytać skład nawet publicznie. Wy to publicznie sprzedajecie. Więc nie jest to żadną tajemnicą, jaki jest skład. Nie jest żadną tajemnicą. Skoro nie jest tajemnicą, jaki jest skład, to można o nim dyskutować. W debacie publicznej, albo w monologu w parku. Na vlogu Rafał Mora Vlog. Można. A nawet trzeba, tak jak powiedziałem, przestrzegać ludzi, bo kupują to amino, gulaszową czy jakieś inne gówno, idą do domu, zalewają wrzątkiem, jest pysznie, jest tanio, a za parę miesięcy problemy jakieś. I skąd się to wzięło? No przecież nie z amino, bo to jest po paru miesiącach. Tak, oczywiście, nie?
to tak jak z innymi preparatami, które ludzie przyjmują i nie łączą żadnych korelacji, no bo przecież to jest już po czasie. To nie mogło być to, bo to już jest po czasie. To już tak nie działa, tak? Także tak to jest. Strasznie się dzisiaj zbulwersowałem w tym dzisiejszym odcinku, w tym filmie. Spacerując tu, niby park, niby wszystko, atmosfera dobra taka i ten. Ale gdzieś są takie emocje, jak nagrywam, jak mówię, po prostu w kwestii właśnie zdrowia, a właściwie niezdrowia i niezdrowego jedzenia. Dobrze, chwila przerwy, żebym ochłonął. No, słychać oczywiście przejeżdżającą karetkę, może ktoś zjadł amino i się otruł. nie śmieję się po prostu z tego, ale po prostu to są rzeczy takie, o których chciałem tutaj wam dzisiaj przekazać, powiedzieć, tak? Ja nie mówię o tej karetce, tak? To jest po prostu gdzieś, akurat zawsze te karetki przejeżdżają jak ten, ale można do mnie bywać, może ktoś się czymś zatruł, może ten, albo po prostu jadą jak zawsze, żeby przejechać smukle przez skrzyżowanie. No. Także tak to jest. Tyle w tym dzisiejszym filmie, w tym dzisiejszym odcinku. Tak jak powtarzam, powtarzałem i będę powtarzać, nie kupujcie gówna, nie jestcie gówna, no bo jak to się mówi, jesteście tym, czym jecie. I później są kształtowane gówno społeczeństwa. Jakież to jest proste. No i tyle właściwie, tak? Zachęcam was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawiali pierdółki w postaci łapek w górę. No i co więcej, i możecie udostępniać ten czy inne filmy, które oglądacie. Tyle z mojej strony, żegnam się z wami, do zobaczenia. Pa, pa. Ja wam życzę bankructwa, żebyście zbankrutowali, żeby wasze gówno więcej nie trafiało do ludzi. Tyle z mojej strony, definitywnie, do zobaczenia.